Dzień dobry. Adam Kaczyński, filia Piaski Muzeum Historycznego w Legionowie. 10 lutego będziemy obchodzić kolejną, 82. rocznicę rozpoczęcia masowych sowieckich wywózek polskiej ludności z Kresów Wschodnich. Przez wiele dziesięcioleci temat ten należał do zakazanych. Był pomijany w oficjalnej historiografii PRL-u. Pamięć o tych tragicznych wydarzeniach przetrwała w rodzinach zesłańców. Była przekazywana z pokolenia na pokolenie. To właśnie dzięki Sybirakom i zakładanym przez nich już po roku 89 Związkom i Stowarzyszeniom Sybirackim polskim historykom udało się nie tylko udokumentować losy naszych zesłańców, ale również szczegółowo opisać kolejne fale sowieckich represji. Dziś, kiedy już po ponad 80 latach praktycznie nie ma wśród żywych świadków i uczestników tamtych tragicznych wydarzeń, szczególnie ważne jest przypominanie o tych deportacjach i sowieckich represjach, chociażby ze względu na potrzebę edukowania młodego pokolenia. W związku z tym Muzeum Historyczne w Legionowie przygotowało dla Państwa dość obszerny wykład połączony z prezentacją mojej najnowszej książki poświęconej właśnie tematyce deportacji oraz tematyce podróży po miejscach zsyłek i łagrów na dalekiej północy Rosji. Zanim jednak zaproszę Państwa na prezentację stojącej tutaj obok mnie książki, chciałbym w kilku słowach przybliżyć temat samych deportacji z lat 1940-41. Przygotowania do masowych wywózek ludności polskiej z Kresów rozpoczęły się niemalże od razu po 17 września 1939 roku. NKWD w przeciągu kilku miesięcy skrupulatnie sporządzało spisy wszystkich potencjalnych wrogów władzy sowieckiej. Wśród wytypowanych znaleźli się nie tylko byli wojskowi, przedstawiciele inteligencji, urzędnicy, ale również bardzo szerokie kategorie ludności, takie jak chociażby leśnicy czy też rodziny osadników wojskowych. Decyzję o organizacji pierwszej wywózki podjęto na przełomie stycznia i lutego roku 1940. Przygotowania logistyczne zajęły Sowietom około miesiąca. Ostatecznie jako termin realizacji tego zbrodniczego przedsięwzięcia wyznaczono na noc z 9 na 10 lutego 1940 roku. Według zachowanych wspomnień noc ta była wyjątkowo chłodna. W wielu miejscach temperatura spadła poniżej minus 20 stopni. Właśnie w takich warunkach do kilkudziesięciu tysięcy polskich domów i mieszkań na całych zagarniętych przez Sowietów w Kresach wdarło się NKWD. Rodziny przeznaczone do deportacji bardzo często miały niespełna 2 godziny na zabranie ze sobą niezbędnych rzeczy. Później były pod silnym uzbrojonym konwojem dostarczane na stacje kolejowe, gdzie formowano specjalne, pilnowane przez uzbrojoną ochronę eszelony. Podróż w bydlęcych wagonach bardzo często trwała ponad 3 tygodnie. Bardzo wiele osób, szczególnie zaś dzieci, jak i też starców, nie przeżyła tej gehenny. Po dotarciu do stacji docelowych rozpoczynał się drugi, bardzo często jeszcze bardziej męczący i morderczy etap podróży. Zesłańców, najczęściej na piechotę, gnano do położonych nieraz o kilkaset kilometrów od stacji kolejowych specposiołków, czyli specjalnych osad pilnowanych przez NKWD, gdzie mieli już spędzić według zamierzeń sowieckich resztę swojego życia. Na początku lutego roku 1940 w tej pierwszej fali deportacji wywieziono blisko 140 tysięcy osób, głównie leśników oraz rodzin osadników wojskowych. Kolejne deportacje odbywały się wiosną roku 1940 i trwały aż do czerwca roku 1941. Wśród kolejnych kategorii osób, które wysyłano w głąb ZSRR, znaleźli się tzw. administratywno wysłanni, czyli osoby, które skazano na zsyłkę w trybie administracyjnym, oraz tzw. bieżeńcy, czyli osoby, które uciekły do ZSRR, ratując się przed niemiecką okupacją.
Łącznie w przeciągu niespełna półtora roku deportowano w ten sposób w głąb ZSRR blisko 320 tysięcy osób. Wbrew obiegowym opiniom, najwięcej zesłańców nie trafiło na geograficzną Syberię, ale do położonego na dalekiej północy Rosji obwodu archangielskiego, blisko 55 tysięcy. Po dotarciu na miejsce do specposiołków zesłańców skierowano do katorżniczej pracy, głównie przy wyrębie tajgi i spławie drewna. Warunki, w których się znaleźli, były wyjątkowo tragiczne. Z jednej strony surowa rosyjska zima, totalny brak ciepłej odzieży, żywności i jakiejkolwiek pomocy medycznej. Z drugiej zaś strony obowiązek katorżniczej pracy, bardzo często przy braku jakichkolwiek narzędzi. Powszechnie stosowano sowiecką zasadę, kto nie pracuje, ten nie je. Rzeczywiście przydziały żywności dawano jedynie osobom pracującym fizycznie przy wyrębie tajgi. Dla wielu rodzin był to prawdziwy dramat, gdyż wydawane przez Sowietów racje żywnościowe nie wystarczały na utrzymanie nawet jednej pracującej fizycznie osoby, nie mówiąc już tutaj o utrzymaniu całej rodziny, w tym także niepracujących dzieci, czy też niezdolnych do pracy fizycznej starców. Pobyt na zsyłce zebrał niezwykle krwawe żniwo. W przeciągu kilkunastu miesięcy zmarło kilkanaście tysięcy polskich zesłańców. Ich los odmienił się w roku 1941, już po wybuchu wojny sowiecko-niemieckiej. Na mocy tzw. układu Sikorski-Majski władze sowieckie wspaniałomyślnie ogłosiły amnestię dla byłych obywateli Polski. Polscy zesłańcy otrzymali dokumenty uprawniające ich do wyjazdu z miejsc zsyłki. Rozpoczął się prawdziwy eksodus polskich uchodźców, starających się za wszelką cenę wyrwać z tych oddalonych i porozrzucanych w tajdze specposiołków. Kilkadziesiąt tysięcy z nich dotarło do miejsc formowania armii Andersa. Niestety większość zesłańców, zwłaszcza tych, którzy znajdowali się w najdalej oddalonych specposiołkach, nie zdążyła do Andersa dotrzeć. Już po wycofaniu armii Andersa pozostali oni w ZSRR, formalnie będąc ludźmi wolnymi, jednakże nadal musieli pracować przy wyrębie tajgi. Ich sytuacja dramatycznie zmieniła się w roku 1943, kiedy to po odkryciu masowych grobów w Katyniu władze sowieckie zerwały stosunki dyplomatyczne z polskim rządem na uchodźstwie. Zesłańców zmuszono do przyjmowania obywatelstwa sowieckiego. Ci, którzy odmawiali, byli zsyłani do łagrów. Tutaj bardzo pozytywną rolę odegrał jednak owiany złą sławą Związek Patriotów Polskich. To właśnie dzięki staraniom polskich komunistów, którym zależało na podtrzymaniu szerokiej bazy werbunkowej do tworzonych oddziałów Wojska Polskiego na wschodzie, władze sowieckie stopniowo zmniejszały ten reżim skierowany przeciwko Polakom. Praktycznie cała pierwsza dywizja Tadeusza Kościuszki została sformowana właśnie z zesłańców. Rodziny żołnierzy, którzy zaciągnęli się do formowanego na wschodzie wojska, otrzymywały przydziały żywnościowe. Latem roku 1944 władze sowieckie podjęły decyzję o zorganizowaniu ewakuacji rodzin polskich na tereny położone na południu Ukrainy w bardziej sprzyjającym klimacie. Kilkadziesiąt tysięcy osób zwieziono wtedy z tych oddalonych syberyjskich czy też kazachstańskich specposiołków na tereny dzisiejszej Ukrainy. Większość tych, którym udało się przeżyć, powróciła do Polski w roku 1945 lub 1946. Na terenie całego byłego ZSRR pozostało jednak kilkanaście tysięcy zmarłych z wycieńczenia i na skutek katorżniczej pracy naszych rodaków. Dzisiaj chciałbym zaprosić Państwa na bardziej szczegółowy wykład poświęcony właśnie losom polskich zesłańców,
tam na dalekiej północy Rosji. Wykład będzie połączony z prezentacją mojej najnowszej, wydanej w grudniu 2021 roku we Lwowie, książki zatytułowanej Śladami łagrów i spецposiłków na dalekiej północy Rosji. Nie jest to typowa książka historyczna, chociaż we wstępie znajduje się dość szczegółowy opis przebiegu deportacji, jak i też życia codziennego polskich zesłańców właśnie tam na dalekiej północy. Większość książki stanowi kronika, taka swoista kronika kilku wypraw badawczych na daleką północ Rosji, do obwodu archangielskiego, do Republiki Komi, jak i też również w okolice Workuty i na Ural Zapolarny. Wypraw, podczas których inwentaryzowaliśmy pozostałości łagrów i spецposiłków. Książka, tak jak powiedziałem, nie jest typową pracą historyczną. Jest to tak naprawdę połączenie historii i dość popularnej takiej literatury podróżniczej. Także mam nadzieję, iż zainteresuje ona nie tylko rodziny sybiraków, tudzież osoby zainteresowane historią, ale również wszystkich, którym bliska jest taka nieco rozrywkowa literatura podróżnicza. Korzystając z okazji, chciałbym zaprosić Państwa na wykład i prezentację książki, która odbędzie się w sobotę 12 lutego o godzinie 15 w sali widowiskowej Legionowskiego Ratusza.